Nowa kanapka kebab na stacji benzynowej Circle K. Czy kebs ze stacji benzynowej może smakować tak jak z prawdziwej kebabowni? Jesteśmy dzisiaj w Toruniu, za moimi plecami Circle K i za chwilę wejdę tam i kupię nową kanapkę kebab. Tylko proszę, żeby była tak wypieszczona, żeby smakowała jak u najlepszego Turka w mieście. 15-centymetrowy kebabowy gagatek ze stacji Circle K. Skąd wiem? Bo zweryfikowałem. Pora spróbować tego małego potworka. Za kanapkę kebab zapłaciliśmy 13 zł, bułka typu ciabata, wołowina ścięta w niewielkie paski, cebula, pikle, ser oraz sos amerykański. Mięso przychodzi wcześniej upieczone oraz pocięte. Kanapka składana jest na miejscu na stacji, gdzie dokłada się warzywa oraz sos. Mięsiwo w smaku nie odbiega od takiej przeciętnej kuli mocy z kebabowni. Sosik z butli, całość jak na stację poprawna. Cudów nie oczekiwałem i ich nie było. A smak w głównej mierze zależy od tego, ile godzin wcześniej dana kanapka została przygotowana. W tej cenie jednak zastanowiłbym się już nad kebabem z lokalu. Co wy sądzicie o takim kebabie ze stacji benzynowej? Z kim zjadłbyś takiego ancymona? Daj znać koniecznie w komentarzu.